Maciek, no to pierwsze pytanie do Ciebie. No nie możemy innego zadać, jak tylko o tę sytuację, która dzisiaj się wydarzyła, bardzo nietypowa. Twoja kapitana zespołu. No tak, myślę, no tak mi podpowiedziało sumienie, wspólnie z kolegami tak zdecydowaliśmy, tak należało zrobić, ponieważ tej bramki, ta bramka nam się nie należała, to był czysty przypadek, kuriozalna sytuacja, może nie powinienem celować w światło bramki, chociaż tak naprawdę nie celowałem, tylko kopnąłem w stronę gości i tyle. Trener Marek Koniarek na konferencji no bardzo, bardzo podkreślał fair postawę zespołu Radomiaka i powiedział na końcu: będę trzymał kciuki, będę kibicował, żeby Radomiak awansował do pierwszej ligi. Chyba miłe słowa od takiego znakomitego piłkarza przecież. Tym bardziej mi miło w imieniu drużyny, ja podkreślam, że zaufaliśmy własnym umiejętnościom w tym momencie, bo no, łatwo byłoby podjąć taką decyzję przy 4-0, ale przy 1-0 i później 2-0 to trzeba było się jednak na to posilić. I jednak się opłaciło i mówię, zaufaliśmy własnym umiejętnością, wiedzieliśmy, że ten mecz i tak wygramy. Maćku, no musimy niestety wrócić. Trzeci mecz, trzecie zwycięstwo, znakomita atmosfera w zespole. Słuchaj, Maciek, to nie ten zespół z rundy wiosennej, z tamtego sezonu. Maciek, no metamorfoza niesamowita. No tak, na razie to ja spokojnie do tego podchodzę, bez chóry optymizmu, ale rzeczywiście widać progres. Chociaż mówię, to wszystko wymaga czasu. Drużyna jest montowana na nowo, wiele zmian w przerwie letniej, także spokojnie do tego podchodzimy z meczu na mecz i nie ma co popadać w chóry optymizm na razie. No sytuacja, szczerze mówiąc, pierwszy raz coś takiego się zdarzyło. Nigdy wcześniej takiej sytuacji, znaczy... Widziałem kiedyś takie sytuacje, dosyć nawet niedawno, ale to gdzieś tam w niższych ligach zagranicznych. No ale powiem szczerze, że no ja się sam osobiście w takiej sytuacji nigdy nie znalazłem. To był ten pierwszy raz. No cóż, no zachowaliśmy się fair play. No właśnie, bo trener Marek Koniarek na konferencji prasowej bardzo to podkreślił. Zachowanie zespołu Radomiaka i powiedział, że kibicuje Radomiakowi, żeby awansował do pierwszej ligi, bo postawa mu się naprawdę super podobała przy tej sytuacji. Na pewno miło słyszeć takie słowa z ust szkoleniowca. Tak jest, dokładnie tak. Z ust szkoleniowca zespołu, z którym rywalizujemy. To na pewno miłe i budujące. No ale no... Uważaliśmy, że taka postawa zobowiązuje, tak? Taką decyzję zespół podjął i myślę, że jest to bardzo dobra decyzja, bo jest w geście fair play. Takie rzeczy się zdarzają. Wiadomo, że nikt nie uderzał po to, żeby oddać bramkę. No ale takie rzeczy się w piłce zdarzają. No i tyle. No, dobrze się zachowaliśmy. Super, to ja Cię... Poczekaj, redaktorze, zapytam Cię, Hubert, 3-3 zwycięstwa? Ale tak widzę po całym zespole, że wy nie latacie z głowami w chmurach, nie zadowalacie się tym, tylko ciężka praca i koncentracja dalej, bo jest z kim grać i trzeba walczyć. Przede wszystkim pierwsza podstawowa sprawa to jest chłodna głowa. Gdzieś tam wiemy, co musimy jeszcze poprawić. Wiemy, że są pewne aspekty, z których nie jesteśmy do końca zadowoleni. Wiadomo, będziemy mieli analizę po meczu. Będziemy wszystko sobie analizować to już na spokojnie. Zwycięstwa cieszą, wiadomo, że to jest kwintesencja tego sportu, tak, wygrać mecz. Po to się gra, po to się trenuje, po to się walczy na boisku, żeby wygrywać. Ale tak jak powiedziałem na początku, przede wszystkim chłodna głowa, to jest najważniejsze i tyle. Cały czas musimy ciężko pracować na treningach i tak bym to podsumował. Na początku to na pewno nie trafiłem w obrońcę, tylko obrońca mi zablokował strzał. Trochę długo zbierałem się do uderzenia. Na pewno cieszę się, że strzeliłem bramkę. Chociażby za tym trzecim razem, ale udało się. Kiedy się dowiedziałeś, że zagrasz, no bo trener wiem, że do końca trzyma skład, w ogóle 18 i gdzieś się ma 11, to na odprawie rzeczywiście dopiero wiedziałeś? Dowiedziałem się. Czy czułeś? Czułem, że zagram, ale dowiedziałem się tuż przed meczem. Jak oceniasz w ogóle występ? Uważam, że w pierwszej połowie dałem z siebie wszystko, w drugiej połowie może trochę zabrakło sił i ta druga połowa była trochę gorsza niż pierwsza, ale uważam, że wykorzystałem swoją szansę. Maciek, zapytam Cię o ten upał. Bardzo ciężko się gra w taką pogodę, bo widać to było po Was, że mnóstwo butelek wody wypitych i no na pewno ciężko w taką pogodę. To nie jest piłkarska pogoda. Na pewno ciężko, ale myślę, że dobrze znieśliśmy tą pogodę i udało nam się wygrać.
3 zwycięstwa w 3 meczach, ale ciężko pracujecie dalej, żeby osiągnąć wynik. Oczywiście, jeszcze mamy dużo kolejek przed sobą, będziemy starać się wygrywać w każdym meczu. Sponsorem relacji jest Blue Lemon, producent Radomiak Energy Drink, napoju kibiców Radomiaka.